odpowiem. Prosto i wejść. Aha, dziękuję. Ja w tej chwili idę na panel morski. Jako reprezentant użytkowników portów morskich, między innymi, chciałbym właściwie troszeczkę inaczej do tego tematu kryzysu podejść i szukać w nim pewnych pozytywów, bo nie ulega wątpliwości, że hub Maersk'a w DCT by nie powstał, gdyby nie było kryzysu, gdyby armator nie miał co zrobić ze statkami, prawda? Więc to jest też pewnego rodzaju plus, który należy, że tak powiem, szybko zdyskontować. No, druga sprawa jest to też sytuacja, która zmusiła wiele przedsiębiorstw obrotu portowo-morskiego do zrestrukturyzowania i do cięcia kosztów. Przykładem takim jest między innymi Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni, który wykonał olbrzymią pracę właśnie w tym zakresie, co też należy zapisać na plus. Oczywiście dla nas jako spedytorów, użytkowników portów morskich dużym utrudnieniem, bym powiedział organizacyjnym, były te wszystkie zmiany przejścia armatorów z tego terminalu do tego, ale to jest normalne życie i my jako spedytorzy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nas to nie dziwi. Wywołany przez moderatora container ship, który 13 maja zawiesił serwis z Polski do Finlandii, już ma, że tak powiem, nic w przyrodzie nie ginie według zasady, bo w to miejsce wchodzi Transfenica i wchodzi Finlines, który dysponuje tego samego rodzaju kontenerami jak container ship. Także właściwie wszystko jest, że tak powiem, zostaje na zero, zmienia się tylko szyn.
ładunek jako taki ma ciągle tą samą możliwość przewozu. Oczywiście to, co mówiłem, jest to pewnego rodzaju kłopot dla nas jako zmiany organizacyjne, musimy się do tego dostosowywać, no ale spedytor jest takim zwierzęciem, które musi się do różnych zmian szybko dostosowywać, bo inaczej zginie z powierzchni handlowej tego kraju. Jak już jedziemy po portach, to konsekwentnie w takim razie pan Ryszard Mazur, przedstawiciel portu gdańskiego. Jak z punktu widzenia waszego portu ta sytuacja i jakie perspektywy przed tym portem w najbliższym czasie? Można powiedzieć, że właściwie w ubiegłym roku i w obecnym w Gdańsku dzieje się coś jakby paradoksalnego. No bo akurat u nas w Gdańsku i w ubiegłym roku wzrosły obroty, to był wzrost rzędu 6%, a w pierwszym kwartale tego roku obroty nam wzrosły 38,5%, a przecież mamy kryzys. Natomiast ja myślę, że to nie jest paradoks, tylko w dobie właśnie kryzysu, kiedy armatorzy, kiedy gestorzy ładunku liczą bardziej dokładnie każdego wydanego dolara czy euro, to ujawniły się pewne cechy, zalety portu Gdańsk, które one były znane, istniały, ale może nie były aż tak ważne, kiedy był boom gospodarczy, a mianowicie lokalizacja, doskonały dostęp hydrograficzny do tej głębokowodnej części portu, no i powiedzmy sobie bardzo dobrej jakości terminale. Jednak tam się znajdują obecnie trzy najlepsze terminale w zakresie tych ładunków, mianowicie mam na myśli ropę naftową, paliwa, węgiel w eksporcie i kontenery. I w tym momencie jakość tych terminali, te dodatkowe cechy lokalizacyjne sprawiły, że pojawiły się takie zjawiska jak Maersk z linią dalekowschodnią i pojawił się ten wzrost, bo ten wzrost dotyczy dokładnie tych trzech ładunków. U nas również spadły przeładunki drobnicy, port wewnętrzny ma swoje problemy, spadły przeładunki samochodów osobowych, które tam gdzieś do Rosji były, ale tutaj ten wzrost nastąpił i sądzimy, że jest perspektywa, że będzie to, że to się utrwali na dobę pokryzysową, a według mnie takim kluczowym dowodem na to jest, że to się wiąże z zaangażowaniem dużych pieniędzy przez prywatny kapitał. Proszę zwrócić uwagę, że w dobie kryzysu, tych dwóch lat kryzysowych, my żeśmy sfinalizowali znakomitą umowę z Investem na rozbudowę bazy przeładunków ładunków masowych suchych. Na pewno tego typu inwestor nie lokowałby tutaj takiego kapitału i takiego ryzyka, gdyby spodziewał się, że nie wróci się do jakiegoś boomu ładunkowego w naszym porcie. Więc myślimy, że taka perspektywa jest. Niebawem również ma się rozstrzygnąć, czy podpiszemy umowę z Pernem na rozbudowę dużej bazy przeładunków, przetworów ropy naftowej, głównie paliw w porcie północnym. A więc jakby mimo kryzysu zalety, tak sądzę, lokalizacyjne i dotychczasowa infrastruktura, dotychczasowe zagospodarowanie portu Gdańsk skłania do tych, którzy liczą skrupulatnie wydatki do lokowania się w naszym porcie. Dzień dobry. Mam pytanie do właśnie prezesa Jaszowskiego, który no, ma bardzo dobry punkt obserwacyjny, ponieważ będąc prezesem wydawnictwa morskiego może patrzeć całościowo.